wyciąganie się zaczyna. Trochę czuję ten niepokój, bo ja pierdziel, czekaj. Ja pierdziel, ej, on j***nie. Ile trzeba mieć pieniążków, żeby zacząć się bawić w paralotniarstwo? Przemek! Nie jest idiotoodporny. Wow, ale powiem, że to... It was at this moment that he knew. He fucked up. Witamy w typowo męskim kanale. Za nami Skrzyczne. Piękne okoliczności przyrody. Po mojej lewej stronie Grzegorz Adamus, paralotniarz, a z mojej prawej strony Przemek Sadowniczyk, paralotniarz. Nie wiem, który z nich jest lepszy, a który jest przystojniejszy, to ocenicie sami. Grzegorz, a tak jak już tak idziesz, to powiedz mi, co tam masz na plecach, bo... Na plecach? No? Zestaw, podstawowy zestaw do latania swobodnego, czyli uprząż, skrzydło, zapas, zapakowane w jedną wielką torbę plecak. A będziemy dzisiaj latać? Okaże się. Zależy od warunków i od wiatru, jakie będą silne. No, to mam nadzieję, że coś sobie polatamy. Przemek! Biegnij jak szatan i koniec, dobra. Nagrywasz to. Och. Dobrze, to co to jest paralotniarstwo? Jest to dziedzina sportu, która zrodziła się w latach 80. W Polsce funkcjonuje od połowy lat 80. Jest to rozbudowana forma sportów powietrznych pochodzących od spadochroniarstwa tak naprawdę, bo pierwsze paralotnie to były takie niedoskonałe konstrukcje latające, przypominające spadochron. Tak jest po dzisiejszy dzień, natomiast dzisiejsze paralotnie są tak skonstruowane, że mogą już przelecieć bardzo, bardzo dużo kilometrów. Duże odległości. Jak zacząć paralotniarstwo? Paralotniarstwo no. Najlepiej zacząć od podstawowego szkolenia, pierwszego i drugiego etapu, które kończy się uzyskaniem świadectwa kwalifikacji. I po uzyskaniu świadectwa kwalifikacji można zainwestować w swój własny pierwszy sprzęt i latać. Widzowie jeszcze nie wiedzą, może tam coś zauważyli, ale masz jakieś trudności w poruszaniu się, tak? Znaczy tak, jest to niepełnosprawność umiarkowana z tytułu teoretycznie przykurczu ścięgna Achillesa. Z tym da się żyć, da się z tym funkcjonować, da się uprawiać sporty, nawet ekstremalne jakieś paralotniarstwo. Natomiast trzeba zdać sobie sprawę z tego, że nakład pracy jest dużo większy niż przy osobach, które mają pełną sprawność fizyczną. Ja miałem to szczęście spotkać na swojej drodze wyjątkowych instruktorów, wyjątkowych ludzi, którzy cały czas wspierali mnie, którzy mówili, jak to robić, a nawet eliminowali błędy, które popełniałem w trakcie tutaj nauki, w trakcie szkolenia. Bo powiem szczerze, moja przygoda nie zaczęła się od szkolenia, tylko od zainwestowania tak na dobrą sprawę w sprzęt, który był kiepski jak kości, bo po prostu nie miałem żadnej wiedzy na ten temat i to jest podstawowy błąd, który popełniają ludzie, biorąc się właśnie za latanie. Dobra, czyli że napalają się, kupują sprzęt, a potem okazuje się, że na przykład, że mają lęk wysokości i już nie mogą latać, tak? Może nie, chodzi o coś innego bardziej, chodzi o to, że kupują nieodpowiedni sprzęt do swoich umiejętności, tak najczęściej. Czyli napalą się i potem okazuje się, że tam, nie wiem, powinni mieć dłuższe skrzydło albo tam krótsze, no, tak? No nie chodzi o to, chodzi tak naprawdę o jakby możliwości tego skrzydła i o predyspozycję umiejętności pilota, którego używa, bo mamy różne klasy tych skrzydeł. Czyli to, co teraz wyciągacie, to jest skrzydła, to są do latania swobodnego, tak? Dokładnie tak, ewentualnie do latania napędowego. Ale nie jest tak, że trzeba najpierw zacząć od latania swobodnego, żeby przejść na te silnikowe? Można od razu na silnikowym się szkolić, czy...? Pierwszy etap musisz zrobić swobodny. A, czyli to jest kolejne stadium jednak. Czyli jednak to jest to takie większe zaawansowanie. A co jest bezpieczniejsze, swobodne latanie czy z silnikiem?
Ja bym tak, jakbym miał strzelać, to myślę, że z silnikiem. Jest tak, czy nie? Ja myślę, że podział jest taki sam. Ile trzeba mieć pieniążków, żeby zacząć się bawić w paralotniarstwo? Nie mówimy o weekendowym przelocie, tylko mówimy o tym, że chcę zacząć, chcę zrobić tą kurs, tak, podstawowy, jakąś licencję i zacząć latać, kupić sobie pierwsze podstawowe skrzydło. Na początek proponuję używkę. Dobra. Dobrą używkę w dobrym stanie, z badaniem technicznym aktualnym. No to ja myślę, że około 5000 samo skrzydło. Samo skrzydło, dobra. A teraz kurs? Podstawowy około 1000-1200 zł. Pierwszy dobra, etap, czyli tak? 6000, co dalej? A uprząż jeszcze, tak? Potrzebna jest? No, przydałaby się. Uprząż, jakiś kask, tak? Bo tu widzę jakiś... Uprząż, kask, spadochron zapasowy. Powiedzmy, że mamy wszystko, no to ile ta uprząż, kask jeszcze dodatkowo? Ile myślę, to kosztuje? Myślę, że jeżeli to ma być nowy sprzęt, no to jesteś w stanie się zmieścić około 12-15 tysięcy. Ale z nowym sprzętem? Ale o nowym skrzydle mówimy też? Tak. No, okej, okay. A z używanym skrzydłem o ile to się obniży? Połowę. Myślę, że spokojnie połowę, tak. To w momencie, w którym chcesz, wiesz, latać na swoim sprzęcie już. Natomiast pamiętaj o tym, że możesz tak naprawdę zacząć z bardzo małym zasobem gotówki, bo wystarczy, że pójdziesz do jakiejkolwiek szkoły i tam dostaniesz sprzęt, tak? Będziesz go mógł sobie wypożyczyć, będziesz mógł na nim latać, zobaczyć, czy to się i zrobić też tą licencję, zrobić, tak? Zrobić licencję, zdać egzamin, bo też można wypożyczyć przy egzaminie sprzęt. Tutaj przyjechał gość do nas kolejny, tak? To Paweł Wyciągarkowy, konstruktor wyciągarki. Paweł Wyciągarkowy, zapraszamy Pawła tutaj. Marcin, Grzegorz nam tutaj trochę opowiadał, że, ale to w późniejszej części, że razem zrobiliście wyciągarkę, tak? Tak, dokładnie. Dobra, to co, może byśmy się ubrali w coś takiego, tak? Coś takiego? Czy nie wiem, no da się to ubrać? Bo ja... Uprząż, w każdej chwili możesz założyć, tak? No to co, ubieramy się, nie? Ubierz uprząż. Ubierz, no to wiesz. Ja ci pomogę. Uprząż jest tutaj... Na zasadzie plecaka, tak. To jest uprząż. Dokładnie. Aha, czyli skrzydło to jest to, co w środku, a uprząż to jest ten plecak. Nie ma. Nie? Skrzydło leży tutaj. W środku masz tak. Jednak nie jest idiotoodporny. No i co dalej? No i teraz musisz się zapinać od dołu, żeby pamiętać o wszystkim. To jest naprawdę idiotoodporna uprząż, bo masz kolorki. Zielony do zielonego. Ale bo tu masz na łódko, tak? Tak, to masz na łódko. No dobra. Wiecie, tutaj ma... masz taki gwizdeczek, no. Bo jak generalnie zdarzył być... Nie, jeszcze i mam nadzieję, że nigdy nie gwizdnę. Coś nie działaj. Bo nie musisz tak dużo brać do buzi. Mówiliśmy przyłkowi, żeby się zachowywał już czy nie, bo trzeba mu to powtórzyć. No to co, no to książkowo. Taśmy łudowe, środkowa taśma, taśma piersiowa. Dwa karabinki, tak. Co z tyłu jest? No zapas. Z tyłu jest plecak, a z prawej strony masz zapas, tak? Tu masz taką rączkę. Czerwone. Tu masz rączkę. Co wyciągania, jak za to pociągniesz, to wychodzi zapas. Pociągmy teraz. Okej. Okay, teraz... No nie ma akurat zapasu. Dobra, i co? I teraz do tego podpinasz to skrzydło, czy jak? Tak, do tego podpinasz to skrzydło. Wygląda jak spadochron, nie? Dobra, co ty teraz robisz? Na ten moment mierzymy siłę wiatru w metrach na sekundę. Mamy 3, prawie, no, prawie 4 metry. Dobra, a do ilu można bezpiecznie latać? No i znowu tutaj pojawia się kwestia, w zależności od tego, czy to jest z górki, czy to jest z napędem, czy to jest latanie za wyciągarką. Latanie za wyciągarką, myślę, maksymalnie 7-8 metrów na sekundę. No to czemu? W połowie drogi jesteśmy. Zależy od doświadczenia pilota. Tutaj cały czas podkreślamy to, jak ktoś jest doświadczony, tak? Nie jesteś doświadczony, tak? Nie czujesz się na siłach. No i to jest właśnie bardzo dobre podejście do tego, do tematu, bo jeśli ktoś nie czuje się na siłach, a wbrew pozorom poszedłby polatać, mogłoby się coś złego stać. Bardzo dużo jest ludzi, którzy mówią, a dam radę, a potem się kończy. Co? To jest twoje skrzydło. To jest tak zwany makaron, bo zanim tutaj podeszliście, to ja już sobie pozwoliłem je trochę rozłożyć, ale chciałem też chłopakom powiedzieć i pokazać, jak prostym w obsłudze jest to skrzydło. Generalnie, żeby skrzydło zaczęło działać, to ono musi być fajnie rozklarowane, ułożone w tak zwanego banana i wtedy ono fajnie równiutko wstaje. Natomiast ta konstrukcja... Ale to możesz go tak teraz trochę bym nie chciał przy tym wietrze tego robić. Ale co, może cię wziąć i porwać? No może. No to rozkładaj, stary. No. No, sprawdźcie wszystkie kamery i rozkładaj, chłopie, nie ma problemu. No, jak widzimy, jest trochę poplątane, no. Niestety kolega je pożyczył i widać, że słabo mu wyszło klarowanie, ale myślę, że damy sobie z tym jakoś radę. Tak. To powiedz mi,
anegdotyczne sytuacje jakieś takie związane, śmieszne. Wow, ale powiem, że to... A propos anegdotycznych sytuacji, dobra. No, no. O, patrz, to jest taki duży latawiec, można powiedzieć, nie? Tak. Dobra, Przemek, lecisz? Marcin poleci. Marcin obiecał, że będzie dzisiaj latał. Popatrz, robi to wrażenie, nie? Tak. Robi wrażenie. Mnie na to nie namówicie, panowie. Jak to się ściąga? God damn it! Gdzieś tam od słowa do słowa Paweł zaproponował, że możesz budować taką wyciągarkę. To miało być jakieś tam przedsięwzięcie, które... Z czasem będzie procentować. Z czasem może zaprocentować, ale też jakaś fajna przygoda. I nie mogę powiedzieć, że tak nie było, bo powiem szczerze, dużo się ciekawych rzeczy po drodze wydarzyło. Dużo rzeczy się nauczyliśmy, dużo rzeczy zrobiliśmy. Czy to jest trudne, zrobienie takiej wyciągarki? Bardzo trudne. Potrzeba dużo czasu, potrzeba wiele kontaktów, od których można uzyskać informacje na temat danych części. No i przede wszystkim trzeba jakiejś wiedzy na temat ogarnięcia całego mechanizmu. Dobrze, czyli jaki koszt by był taki stacjonarny, jakbyście chcieli sobie kupić? Ja myślę, że gdzieś koło 30-40 tysięcy. A, wzwyż nawet. A wam się udało zrobić to za? Nie przeliczyliśmy tego. Nie, ale jedna czwarta może tego. Czyli 10 tysięcy powiedzmy i tyle to wyszło. No czyli warto było trochę poświęcić pracy, żeby zaoszczędzić. Polak potrafi. Robimy wam content, więc subskrybujcie i lajkujcie, jak się wam podoba, a jak się wam nie podoba, to również. Dobra, czyli tak, ile zajęło wam zbudowanie tego cuda? Ta wersja powstała już w 3 miesiące. Ale czyli co, czy teraz są warunki takie, że jest niebezpiecznie i nie można latać, tak? No, nie ma szans teraz na latanie, przy tym wietrze, przy tych porywach. Tak? Po prostu to nie... co chwilę zmienia kierunek, to też było widać, jak stało się, było to, wiesz, w każdą stronę leciło. Czyli nie będziemy ryzykować, no szkoda, no ale... Tu mamy takie bariery w tej wyciągarce, no. Wieżyczki, bo wszyscy mają wieżyczki z przodu, no. Tutaj, tak. No. Ograniczone kąty mają, a my mamy tutaj zrobione 360 stopni. Aha. Ja mogę go holować z której strony. Okej. Okay. Dzięki temu pilot może się przy holu wtórnym ustawić. Tak, bo planujemy tutaj też, może nie w tej wyciągarce, bo robimy drugą teraz, która będzie... Trzecią. Druga, tak, która wyjdzie, o. Odlot. Czyli na krótkim pasie holujemy na przykład tutaj, mamy kilometr. No. Ciągniemy gościa, raz, i on nie wyczepia się, tylko dajemy mu tutaj luz i on z liną odlatuje już dalej niż ten kilometr. Ale cały czas jest już w powietrzu. Ale cały czas jest zapięty na linię. Tak, tak. No. On potem nawraca i ciągniemy go teoretycznie jeszcze raz. Albo i dwa. A, już testy robiliśmy. Jakby mu zmieniacie kierunek lotu, tak? A on nie może sam sobie tam... On jakoś tak steruje, tak? Bo to tego, no. Tego jak... To co mu to daje? Co mu to daje, że taki hol wtórny jest za każdym razem wyżej, dalej. A, i... czyli go wynosicie na jakieś tam dużą... Na przykład dopóki wam liny wystarczy, dokładnie tak? Dokładnie tak, na przykład na 1000 metrów, jak to było. Nie jest to niebezpieczne? Jest to bezpieczne, w tamtym roku holowaliśmy tutaj z nawrotem. Tak, z pasa 400 metrów wyholowaliśmy z paroma nawrotkami na 1000 metrów. Czyli rozumiem, że to jest wyczyn, tak? Jak taki, bo ja nie wiem, bo po prostu... Jest to pewien wyczyn. No jest. To wymaga umiejętności od holującego i od tego, kto leci tak naprawdę, bo no trzeba mieć sporą wiedzę, jeżeli chodzi o tą siłę holowania, o moment, w którym masz odpuścić ten hol, kiedy ci tą linę wyciąga, tak? No bo tak naprawdę w momencie, w którym chłopaki na wyciągającej się linii daliby gazu i zaczęliby pacjenta ściągać, no to jest prosty przepis na to, żeby gościa zabić, nie? No, dojechaliśmy tutaj w miejsce, w którym prawdopodobnie będzie można polatać. Przemek, będziesz latał? Nie no, serio? Nie wiem, zobaczymy. Bo tu w sumie faktycznie nie wieje, nie? Ale nie wiem, czy jak na 10 metrach na przykład to będzie lipa, nie? Na razie to z tej perspektywy to wygląda jak odcinek o latawcu, nie? Będziemy holować Pawła na taką minimalną wysokość, żeby tylko pokazać ludziom, jak mniej więcej działa zasada holowania. Dobra. Tutaj jest wyczep podpięty. Paweł jest pod wyczep. W momencie, kiedy Paweł
wyholuje się na daną wysokość, lina się zluzuje, czyli będziemy mieć zakończony hol. Mhm. Paweł pociągnie sobie tutaj za tą rączkę. I ona się wypnie. I wypina się tutaj ta lina, która jest podczepiona do wyciągarki, którego będzie holować. Dobra, czego się życzy przed lotem? Czego się życzy przed lotem? Mhm. Wysokiego lotu i spokojnego lotu przede wszystkim. I miękkiego lądowania. Miękkiego lądowania. Miękkie lądowanie zależy od pilota, no. Jego umiejętności. No dobra, to powodzenia. Miękkiego lądowania, wysokiego lotu. No, wyciąganie się zaczyna. Trochę czuję ten niepokój pod... I ja pierdziel, czekaj. Kaziu, tylko uważaj, jakby leciał na dół. Ja pierdziel, poleć. Patrz. Ja pierdziel, ej, on jebnie. Nie, no... No nie wiem, chłopie, tak jakoś... Patrz, on jebnie, stary. Jeb. To chyba nie miało tak wyglądać, ej. Nic ci... Dobra. A dobra, żyje, stary. No jak nie, no przecież jak on spadał szybko, ej, co ty gadasz w ogóle, ej. To chyba nie miało tak wyglądać, ej, miało tak? Jakie wrażenia z lotu, bo widzę, że tak dość dynamicznie wylądowałeś. Bardzo dobre wrażenia z lotu. Ale miało tak być, że tak się ląduje tak szybko, czy coś poszło nie tak? Od wiatru chyba zależało. Aha, czyli popchało cię za bardzo, ale jesteś cały. Czyli już lata doświadczenia. Dobra, no okay. Co, jeszcze raz? Nie, no wiesz. Nasza przygoda z paralotniarstwem na dzisiaj się kończy. Nie wiemy, czy kogoś przekonaliśmy do tego ciekawego sportu. Powiem, miałem parę razy dreszczyk emocji na plecach. Dziękujemy wobec tego Grzegorzowi, Pawłowi, no i Przemkowi, który pokazał swoje ukryte talenty. Lajkujcie. Lajkujcie, subskrybujcie nasz kanał, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy się rozwijali. Tak samo Instagrama, Facebooka i TikToka, bo mamy również swój kanał na TikToku. I co prawda dopiero rozkręcamy się, ale wbijajcie na te nasze wszystkie media.